Cześć kochani, tutaj Mami w październikowym projekcie Denko ubrania. Mam nadzieję, że jeszcze lubicie tą serię. Dzisiaj będą takie naprawdę dość konkretne egzemplarze w dobrym stanie, których nie noszę z jakichś konkretnych powodów, z którymi się rozstaję, za którymi w pewnym stopniu będę tęsknić, ale już jest pora. I przed dzisiejszym filmem bardzo zaczęło mnie zastanawiać, nie wiem jak jest u Was i na to w komentarzach liczę, że mi napiszecie, jak to jest u Was z kolorami, bo ja po przemyśleniu tematu, raczej jakieś takie ostre kolory i tu mały sneak peek na dzisiaj omijam tak naprawdę, mam ich bardzo mało, a nawet jeżeli mam je w swojej szafie, to raczej ich właśnie nie noszę i to nie jest tak, że u mnie zmieniło się to z czasem, u mnie zdecydowanie, jak o tym myślę, od zawsze lubiłam baby blue, jasno niebieski, pastelowe kolory, beże, róż uwielbiałam, do dziś uwielbiam pastelowy róż i to właśnie tak się kręci. Nie wiem jak jest u Was, to mnie bardzo ciekawi, czy u Was podejście do jakichś kolorów i to nie tylko do ogólnie kolorów, ale na przykład nie wiem, że nie lubiłyście żółtego i ja tak miałam i nagle zaczęłyście go nosić, tak nie miałam, czy to się zmieniło u Was z czasem. U mnie zdecydowanie nie, no i dzisiaj będzie trochę taka mała przestroga, żeby mimo wszystko takich kolorów nie kupować. Lecimy. Zacznijmy dzisiaj od czegoś, co ubieram raz na rok. I tutaj Was nie okłamuję, myślę, że odkąd to mam, od nie wiem, 12-13 lat ubieram to raz na rok i to jest dowód na to, że nie powinnam chodzić do lumpeksów, dowód na to, że w niektórych lumpeksach nawet dawno, dawno temu było drogo i dowód na to, że nie warto trzymać czegoś tylko dlatego, że dobrze wygląda. No i jest to nic innego jak spódnica z Zary w rozmiarze S i dlaczego mówię, że drogo? Dlatego, że ja pamiętam do dziś, że kupiłam ją lata temu za 40 zł w second handzie po prostu, więc umówmy się, ale jest 10 lat temu, spódnica z Zary za 40 zł, ale uparłam się, że muszę mieć. Wygląda tak i mogłaby być fajna, prawda, bo można ją super wystylizować, ubrać na wiele sposobów, a raczej nie na wiele, bo zazwyczaj nosiłam ją z czarnymi rajstopami i czarnymi botkami, ale przyjmijmy, że można to zrobić na wiele sposobów, natomiast wiem dlaczego mi przeszkadza. Przeszkadza mi dlatego, że siedzi na biodrach. To nie jest spódnica, którą mogłabym nosić na talii. Gdybym ją nosiła na talii, nawet poszła do krawcowej, żeby ją zwęziła, to skończyłoby się po prostu tak, że byłoby mi widać cały tyłek. I nawet w tym roku próbowałam ją nosić, latem ją miałam na sobie i wyglądała całkiem w porządku. Ale to, że ona jest tak nisko, że nie dotyka, że tak powiem, pępka, że siedzi tylko na biodrach, dla mnie to jest całkowite nie. Nie wiem, czy byście powiedzieli, że ona ma te kilkanaście lat, bo dalej powiedzmy, że wygląda modnie, wygląda na czasie, nie widać, że ma to kilkanaście lat, bo nieraz jak wyciągam takie rzeczy, to no bez wątpienia możecie powiedzieć, kiedy ja to mniej więcej kupowałam, bo też takie miałyście i tak dalej. Jednak czas się z tym rozstać. Myślę, że ją bez większych problemów sprzedam. Może ktoś się skusi. Nie wiem, czy tylko ja mam obsesję na tym, żeby nosić wszystko na talii, na pasie i tak dalej, ale no musi być coś z wysokim stanem. Nieważne czego szukam, jeżeli to są spodnie materiałowe, jeansowe i tak dalej, zawsze szukam filtrów i w tych filtrach daję, żeby to było z wysokim stanem. Po prostu mam jakąś taką obsesję i bardzo źle się czuję w biodrówkach. Nie mam takich spodni. Średni stan już też dla mnie jest niski. I ta spódnica tym bardziej nie przejdzie. Było mi szkoda, bo ma całkiem w porządku materiał, była fajna, była z podszewką i tak dalej, ale koniec, no już dalej nie pójdziemy. Nie wiem, i to jest wyjątkowa sytuacja, słuchajcie, ja nie wiem skąd ja mam przedmiot, który teraz Wam pokażę. Nie wiem gdzie go kupiłam. Zazwyczaj wiem, zawsze Wam mówię, kupiłam to tu, to tu, to tam. Tutaj nie mam pojęcia. Zdziwiłam się bardzo, gdy okazało się, że to jest z metki LPP. Oczywiście poliester, ale właśnie jakie to ma intensywne kolory. No chyba by nikt nie podejrzewał. Dla mnie intensywny kolor to jest baby blue, różowy i tak dalej, ale coś takiego, no nie. Wygląda bardzo, bardzo elegancko, to trzeba przyznać. Może nie elegancko, okej, ale ten materiał jest taki, wiecie o co mi chodzi. Na mnie też nie prezentuje się jakoś super źle. Jest w porządku wykonana, obcięta, wiecie, tak maszynowo, ale nie tak, że się pruje. Natomiast ja nie będę już tego nosić i tak całkiem szczerze, to było bardzo dobrze traktowane, bo to wisiało w szafie. Znowu to powiem, kilkanaście lat,
ale naprawdę to się działo szafie kilkanaście lat, dlatego że jestem już 7 lat po ślubie, a kupowałam to jeszcze zanim byliśmy na życzeństwem, więc naprawdę ma to swoje lata. Nosiłam to bardzo niewiele razy, albo do spodni z długich po prostu czarnych, albo do jakiejś obcisłej ciemnej spódnicy i później to sobie tak wisiało. Mówiłam sobie, że baskinka się jeszcze zda i wierzcie mi, w szafie mam jeszcze chyba 3 albo 4 baskinki i naprawdę jestem czasami od wielkiego dzwonu, ale w stanie je ubrać, ale tego nie przeskoczymy, dlatego że ta baskinka nie robi mi za bardzo nic i dlatego, że ten kolor nie jest już dla mnie, ja się bardzo źle czuję w takich kolorach, szkoda to trochę wyrzucać, bo się rzuca w szafie, w oczy i tak dalej, ale ja to tylko przesuwałam to od wielu lat, a zwłaszcza teraz, gdy chcę trochę zmienić układ szafy, przyjedzie nam wreszcie inna szafa, bo poprzednia się nie sprawdza, przy przesuwaniu drzwi po prostu wszystko spada, tak to jest, jak najpierw kupisz szafę, a potem pomyślisz, czy ona się sprawdza, więc po prostu będzie lżej. Wszyscy skorzystają, nie wiem, czy ktoś to kupi, na pewno teraz leci do prania, bo już widzę, że od tego wieloletniego wiszenia po prostu gdzieś tam się przybrudziła, więc na razie leci do prania, ale ja się już z tym rozstaję. To też pamiętam, kiedy kupiłam, to był czas, kiedy jeszcze nie było Primarka w Polsce, wpadłam do Primarka i po prostu musiałam kupić logowaną bluzkę z Super Mario. Mam 33 lata, żebyśmy mieli jasność, ja wiem, co to jest Mario, grałam w Mario, ale nie byłam takim jakimś super fanem, chyba nigdy nie przeszłam całej gry. No ale musiałam, prawda? No i mam bluzkę oczywiście z działu kupiącego. Ja nie wiem, czy to będzie widać, może będzie, ale ona trochę prześwituje, czyli no nie jest taka, o! Widzicie wieszak, więc jest dobrze. To jest produkt, który prześwituje i który jeszcze dla Beki trochę, nie dla Beki, nosiłam po domu przez jakiś czas, a później zaczął wisieć w szafie. Nie chcę już tego nosić, nie utożsamiam się z tym stylem, przeraża mnie to, że utożsamiałam się z nim jakieś 6 lat temu i uważałam, że fajnie to kupić. Dział kupięcy 12-13 lat i tutaj jeszcze oczywiście sprawdzam skład, bo ja czuję, że on jest sztuczny. 100% poliester, ale to nie jest taki przyjemny poliester, to czuć tu plasticzek. Czy jest uroczawa? No jest uroczawa, jak widać w ogóle nie jest zniszczona, więc myślę, że będzie szukać jakiegoś nowego właściciela albo coś takiego. Ja nie będę już jej nosić. Jeżeli chodzi o takie bluzeczki, to mam chyba jeszcze jakąś Barbie po domu, o zgrozo. I mam jeszcze Jurassic Park i to jest wszystko. No, nie utożsamiam się z Super Mario, no możemy się naprawdę rozstać. Cieszę się, że wreszcie coś mi pykło w głowie i o ile lubię zabawne stroje i takie różne jakieś przełamania, to są one bardziej gustowne niż to. Protyp dla mniejszych osób, 1,34 m bez biustu. Ja bardzo często ubieram się na dziale dziecięcym z takich prostych rzeczy, bo nie mówię wam, żebyście z wszystkim szli na dział dziecięcy, ale jeżeli szukacie, nie wiem, jakichś bardziej markowych bluzek i tak dalej, to na Zalando, Answer i tak dalej, ja szukam na dziale dziecięcym i jestem zawsze zadowolona, zawsze. Tylko pamiętajcie, ja nie mam biustu. Lecimy dalej. Proszę mi się tu przyznać, kto ma jeszcze logowane rzeczy w takie, no, w Super Mario, Jurassic Park i tak dalej, bo ja noszę, ale po domu. Całkiem szczerze przyznaję wam się, że musiałam zrobić jeden miesiąc stopu z projektem Denko. Wiadomo, że będzie zwalniał, pewnie się skończy i tak dalej, ale musiałam zrobić miesiąc stopu, bo ja się pogubiłam z tym, co wam pokazywałam, co czeka na projekt Denko, co czekało dawno na sprzedaż i nie zostało wystawione, co było wystawione, ale w końcu zrezygnowałam, bo to muszę przepakować i tak sobie to układałam. Więc dość dużo rzeczy przeszło obok projektu Denko, do niego nie trafiając, bo nie chcę wam pokazywać czegoś dwa razy, wolę wam nie pokazać wcale, niż pokazać dwa razy. Ale tutaj wydaje mi się, że się nie widzieliście. No i jest to przepiękna torebka wieczorowa. Oczywiście, że jest po prostu przecudna. Miałam ją kupioną na jakieś wesele wiele lat temu. O! Miałam wtedy też czarną cekinową sukienkę, którą żebyśmy mieli jasność. Do dziś mam w szafie, do dziś w nią wchodzę i do dziś byłam w niej tylko na dwóch weselach, ale jeszcze trzymam. Jednak nie przypuszczam, żebym wyszła z czymś takim gdziekolwiek. Cekinowa torebeczka, zmienia oczywiście kolor, jest czarno-srebrna. Tutaj jakaś taka skórka. Nie wiem, czy to jest w ogóle z jakiegoś sklepu.
Oczywiście, że z Sinseya, kiedyś to się tam kupowało. Tutaj ma dłuższy pasek. Czy ja to będę nosić? Nie. Czy ja uważam, że ktoś inny by z czymś takim chodził? Raczej nie. Nie widuję ludzi z takimi rzeczami. A nawet jeżeli gdzieś cekiny wracają do łask, to ja już nie chcę czegoś takiego czyścić, wsadzić do pralki, nosić przy ciele, niszczyć sobie ubrań tym i tak dalej. Zgroza, zgroza, zgroza i wyrzucam. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ludzie nawet takie poduszki kupują do wnętrz na święta, na przykład ho, 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 przesuwają góra-dół i one tam wtedy zmieniają wygląd. Ja już takich rzeczy nie chcę mieć w domu. Rzecz piąta. Rzecz piąta, nad którą ja naprawdę będę ubolewać i nosiłam się z pokazaniem jej wam chyba z dobre 2 lata. Nosiłam się na tyle i broniłam się na tyle, że no po prostu ubierałam ją raz na jakiś czas, mówiąc, że szkoda wyrzucić. I teraz tak, będą czekać na obczyszczenie i na wystawienie i ja te buty uwielbiałam. Ale nawet mimo, że je uwielbiałam, to nosiłam je niesamowicie rzadko, dlatego że były na mnie za duże. Kupione na Dizzy w rozmiarze 37, a ja od nich zawsze noszę 6. Wracając do tematu, ten but od samego początku był trochę za duży. Próbowałam to obejść i mam tutaj na to dowód. Mam tutaj wkładeczki w środku, włożone po prostu, dokupione dodatkowo, ale nie bardzo mi to pomogło. Czy próbowałam na tyle wykazać się głupotą, że kiedyś nawet wypychałam przód tego buta? Tak. No i teraz poza tym, że odleżenia w pudełku są troszkę tutaj takie przerzucone, to liczę na to, że jak je obczyszczę pewnie w przyszłym miesiącu i wystawię, to ktoś je pokocha, nawet za jakieś śmieszne pieniądze, bo ja je uwielbiałam. Ja wiem, że ostatnio mówiłam, że friendly nie i to jest to już nawet nie jest styl boho, to jest nie wiadomo co. Nie wiem, czy pamiętacie, jak były takie różne dodatki, tu są po prostu kłódki, no ale kłódkę sobie może ewentualnie ktoś oderwać. Uwielbiałam też te buty z ukrytą koturną. Mam jeszcze jedne, które do dzisiaj noszę, a nie powinnam. Też właśnie z ukrytą koturną. Uwielbiam te buty. Ja po prostu lubię, jeżeli chodzi o jakość buty z Dizzy. Teraz nie szukam butów, bo po prostu nie kupuję praktycznie wcale, ale te naprawdę będę za nimi tęsknić. Wyrzucam dlatego, że są za duże i tego już nie oszukasz, tego buta nie zmniejszysz, a chodzenie i człapanie czy tam potykanie się, bo są na tyle duże, w razie czego mam drugiego buta, żeby nie było, no to już jest bez sensu. Bluzeczka z teranowej, już nie pamiętam. W każdym razie bluzeczka, którą wam już kiedyś pokazywałam. Wycięłam ten fragment z filmu, bo stwierdziłam, że zostawiam ją na rok i będę ją nosić. I owszem, ubrałam ją po domu do ogrodniczek, które też już noszę tylko po domu, ale potem stwierdziłam, że o ile lubię takie kolory, o tyle takie, to nie. Zanim zaczęłam sobie wmawiać, że będę ją nosić, to ona miała jeszcze metkę, którą teraz oderwałam i jest już bluzką bez metki. Ona była nawet wystawiona lata temu na Vinted, bo ktoś ją kupi, ale nikt jej nie kupił, mimo że miała tą metkę. Teraz ją już wyrzucam. Bardzo muszę popracować nad tego typu bluzkami. Naprawdę. Muszę popracować nad bluzkami z logiem, bluzkami z krótkim rękawem w dziwnych kolorach, z bluzkami, które miały być pod bluzy, a nawet pod bluzy ich nie noszę i tak dalej. Muszę to porządnie przepatrzeć. Jeżeli chodzi o zimę, wiecie, że ja jestem zmarzluchem i tak nawet pod wełniany swetr będę nosić bawełnianą podkoszulkę z długim rękawem, a nie z krótkim, więc będę nad tym pracować. To wam jeszcze pokazuję, bo bardzo dużo wyrzucam takich blejakich bokiem poza projektem Denko, ale to wam jeszcze pokazuję, bo jest w dobrym stanie. Myślę, że oddam do Fundacji Impostu, tam sobie odeślę i nie będzie żadnego problemu. Nawet ma tu zapasowy guziczek, teraz go wyczuwam, ale nie moje kolory, nie mój fason, nie ta krata, zdecydowanie wszystko na nie. I tak myślę, że teraz już nic nie mam z teranowej. Chyba kiedyś widziałam ich sklep jeszcze gdzieś stacjonarnie i online, ale nie wiem, czy jeszcze są na polskim rynku. Zawsze kojarzyli mi się nie z jakąś super jakością, ale teraz mało kto też ma super, super jakość. Kilka lat temu nie miałabym najmniejszego problemu z tym, żeby nosić rzeczy niewiadomego pochodzenia. Bez metek, które dziwnie czuć pod ręką, ale teraz już mam. I o ile mam kilka takich rzeczy, które jeszcze zostawiam, bo na przykład mam jeden beżowy swetr, kardigan i wiem, że jeżeli go wyrzucę, musiałabym szukać następnego, więc to jest chyba jedna z niewielu rzeczy Shein, które zostawiam. Tak, mamy perłę z AliExpress, która nie ma rozmiaru, która nie ma składu, która jest na nic, bo tak naprawdę to tutaj no
to ani grzeje, ani ziębi. I oczywiście, że to była zostawiona rzecz po domu, bo będę sobie po domu kolory nosić. Ale to tak na mnie wisi, że założony jakikolwiek podkoszulek pod spodem gdzieś tam wystaje. To nie daje ciepła, to jest niemiłe. I teraz wracając, jeżeli ktoś mnie ogląda nieregularnie, tak, używam octu do prania, ale są rzeczy, które wyciągnięte z prania po praniu z octem są milutkie, a są takie, które po prostu wręcz przerażają. I on tak trochę przeraża. Daje taki w ogóle nieprzyjemny dźwięk. Nie wiem, z czego to jest. Ja mam starszego kota, dziwnie to zabrzmiało, 15-letniego już teraz prawie, który zaciąga wiele rzeczy i coś takiego to ona zaciąga w mig. Ja to też wielokrotnie zaciągałam, no nie spełnia to jakiejkolwiek funkcji. Dodatkowo, jak zawsze wam pokazuję, zajmuje dość trochę miejsca w szafie, to nie jest malutki sweterek, nie grzeje, nie wiem, z czego jest zrobione, więc po co to trzymać, no po nic. Będę wyrzucać i to też nie jest kolor, który noszę. Tu macie bluzkę, którą wam dzisiaj pokazałam, i ten sweterek, i ja nie noszę tych kolorów, więc po co ja to kupowałam? Bo mi się zawsze podoba, że jest taki energetyczny ten ciuch, że taka fajna aura z niego bije, że jest kolorowy i wesoły, a potem tylko przesuwam te kolorowe wieszaki i nic z nich nie wyciągam. Uczuć raczej nie oszukasz. Może być tak, że ktoś wam powie, że w czymś świetnie wyglądacie, ale nie dacie sobie wmówić, że tak jest. Mimo, żeby tak mogło być. Może być tak, że ktoś wam powie, że coś nie wygląda na was źle i że w sumie to jest praktyczne i że może to się przyda, ale omijacie to szerokim łukiem, bo się źle w tym czujecie. I ja w tym wyszłam 3 razy. To jest Shein. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą marką. Uległam głupocie i dałam im kilka razy zarobić. Nie wiem, z czego to jest tak naprawdę zrobione, bo jak robią badania, to ja wiem, że są różne podejścia, ale naprawdę wierzcie mi, że łatwiej na polskim rynku coś przebadać, co jest w stacjonarnym sklepie, niż nie wiadomo skąd to do nas dociera i tak dalej. I nie jestem bokserem. To jest istotna informacja, tylko że możecie skojarzyć to trochę boksersko, bo to wygląda przynajmniej u mnie, mi się to kojarzy jak taki szlafrok dla boksera. Myślę, że wiecie, o które mi chodzi. Te wdzianeczka. Kolor jak najbardziej w trendzie, teraz by każdy za tym szalał. Niestety bądź stety, zanim to oddam, sprzedam, cokolwiek z tym zrobię, to musi iść do prania, bo gdzieś się ufajdoliło. I myślę, że po wyjściu z prania to może wyglądać dużo gorzej niż wygląda teraz, bo okrycia wierzchnie po wyjściu z pralki, no generalnie jest wiele rzeczy, które może tego nie przetrwać. Ma ściągacz, więc jest niby praktyczna. To jest tak oszukana rzecz, że nawet jak tutaj ma kieszonkę, to to jest tylko napa i zakładeczka, bo nie tracili pieniędzy na to, żeby tu kieszonkę zrobić. To słuchajcie, to jest narzutka kurtka Kipieron, która nie ma, absolutnie żadnej kieszeni ona nie ma, co jest, myślę, normalne w miarę przy Shein, że po co na to marnować czas. Jest o dziwo taka milutka, bardzo milutka w dotyku, ale jest oczywiście 100% poliester, jest bardzo cienka, wykonana jest przepierońsko ciekawie, dlatego że w środku niteczki, nic tu nie jest podszyte. Ja nie mam pretensji, bo to są rzeczy za tak beznadziejnie niskie pieniądze. Dziwnie to zabrzmiało, że nie ma co się teraz spinać. Nie ma nawet, słuchajcie, przy tych zakończeniach, wiecie, nie ma tych plastików czy jakichkolwiek wzmocnień, tu jest po prostu zrobiony supełek. Kupiłam, bo będę nosić i nosiłam tak 3 razy na spacer z psem wiele lat temu. A teraz już zakończyłam nagrywanie tego filmu, naprawdę. Wyłączyłam kamerę, wyłączyłam światło, po czym stwierdziłam, idź po to, po prostu po to idź i pokaż to, bo wobec was jestem zawsze uczciwa i jak wiem, że jak wam pokażę, to już po prostu się z tym zrozstanę, więc z całego serduszka wam dziękuję, że tu jesteście i mnie motywujecie, nawet jak się wam wydaje, że was nie ma, to bardzo często myślę o tym, co byście powiedzieli, więc wyrzucam, po prostu wyrzucam piorę, wyrzucam, wiecie, o co mi chodzi, nie będę tego nosić. Jeszcze to jest taka rzecz, którą ja nosiłam, jak na przykład była mrzawka. Nie chcę wiedzieć, co jest w tym ubraniu, co będzie wchodzić w moją skórę, szyję i tak dalej, jak jest mrzawka. Nie, Shein, out, nie ma. Tak dalej, mam swetr beżowy w szafie, rozpinany, Shein. Ale myślę, że z tym się w miarę rozstanę. Zrobiło się tu dziś naprawdę na tym moim stosiku mocno, mocno kolorowo. Ale no cóż, takie jest życie. Za nimi będę tęsknić najbardziej. Kochani, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, mądrego,
wyrzucania, sprzedawania, oddawania i tak dalej, żeby te wasze szafy były przejrzyste i jak najmniej czasu na to tracić, bo po dziś naprawdę jak zaczęłam robić zdjęcia tych wszystkich rzeczy i układać te swoje denko, poprzednie, następne i tak dalej, to straciłam na to jakieś dobre dwie godziny, pomóżcie jeszcze jakby się to sprzedało, oddało i tak dalej, ile to jeszcze czasu jest, ile ja czasu tracę na to, żeby obrabiać rzeczy, które bezmyślnie zbierałam ze sklepów, bo tak naprawdę lata temu to było po prostu kliknięcie i przychodziło do domu. I wtedy zaczynało się tracenie czasu na te moje rzeczy. Teraz rozmyślam o wiele dłużej przed zakupem, ale przynajmniej miejmy nadzieję, że nie będę za niedługo tego robić zdjęć i sprzedawać. Dzięki za to, że jesteście, oglądacie, trzymajcie się, cudownego tygodnia i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa, do następnego.